Siemano, tutaj Bartek, port swigerek, mamy tutaj, odpalmy sobie to. Stolet XSS w harefie z HTML kodowaniem podwójnych, ciapków podwójnych w cudzysłowie. No, na tej stronce mamy zazwyczaj to tutaj. Małpa. Website. No właśnie, potrzebne czy niepotrzebne? Chyba niepotrzebne. No i dobra, tu widzimy coś. Zobaczmy. To jest enkodowane, tak? Podwójne. Dajmy sobie jakieś takie. Okay. Word z href. To nie ten href. Powiem szczerze, nie wiem, czy to się reflektuje. Hale z podwójnym konowaniem HTML. To się awatar w ogóle pojawia jakiś dziwny. No, to tam, gdzie to a wprowadziłem, czyli w komendzie. To się nie rozumiem w ogóle tego zadania. Jaki kurwa harf? Ani wy. Tutaj nie idzie nic takiego, ani tutaj nie jest. Ciekawe.
Static CSS into w atrybucie into zakotwiczonym atrybucie href z podwójnym cudzysłowami hodowanymi w HTML encoded. Co tu się kurwa dzieje? Może website jest podatny? Może to jest podatne? Tu jest podatność, dobra. Ale tak kurde. Tak, że klikasz tego linka i ci się. Ale ja nie wiem, czy tak łatwo na to było wpaść, tak szczerze. No dobra, taka zgadywanka. Zrobiłem to chujowo. Dzięki za uwagę, cześć.